Ej, elo, elo! Z tej strony Kapitan Bladzi! A my dzisiaj sobie zagramy misję, która się nazywa The Bomb Forest. Ogólnie rzecz biorąc, będziemy robić na głośno. Zastanawiałem się, czy wziąć minigana, czy wziąć granatnik. Na razie weźmiemy granatnik. Jeśli zginiemy, to wezmę minigana i zobaczymy, jak nam po prostu pójdzie. Tak wygląda. Dobrze, teren... dobrze. Dobra, proszę wszyscy na mapę. Tak wygląda nasz teren działania. Jak widać, tutaj można różne escape plan. To co, jakoś escape plan? A tu czekajcie, jak to się rysowało? Bo nie pamiętam. Ile kosztuje? Ej, ten, plaga, kup helikopter, escape plan. Oczywiście. Ja już go tutaj ten. Już rysuję helikopter. Helikopter mówisz, że rysujesz? Poczekaj, może ja... Dobrze, dobrze. To jest dobry plan. Czekaj, nie, może... Silent alarm. Jakiś silent alarm plus. O, jakiegoś snajpera możemy wziąć. To ja narysuję, może czekaj. Ej, tutaj... zobaczcie backup, co to jest backup? A tu Ace'a mogę kupić, że lepszy pilot będzie, ale tak to my mamy przecież pilota w tym Ace planie. No. A to nie jest ta misja z tym lasem takim? Nie wiem, to jest, jest z jakimś lasem, ale to nie jest... To jest... Misję jeszcze tam nie robiliśmy na pewno. Aha. Ej, kup może lepszy pilota, lepszego. No. Ja proponuję, żeby do helikoptera dojechać rowerem. A co jest Evolution Expert? Ekspert wyburzeń. Dobra, Plago, kup wszystko. 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 Tak, jeszcze crowbara trzeba kupić i drabinę, to zaraz też kupimy. No ale... ten. Ale rowery musimy kupić. Idę może na ekspert. Kup wszystko, wszystko. Ale tyle pieniędzy pójdzie nam. Proszę cię, przecież nie będziemy jej powtarzać. Tak, pewnie, oczywiście, że tak. No, Demolition Expert niech jeszcze ktoś kupi. Gdzie to jest? A, backup, dobra. Ło, ile wagonów różnych. Dobra, wezmę jakiś bliższy wagon, nie? Dobra, no, zobaczmy, co wy tam kupujecie. Ej, a co wy kupujecie? Ej, gdzie to jest? No dwa. Nie wiem, gdzie to jest. Dobra, dwa demolyszyn ekspert są kupione. W mapie. Crowbar ktoś kupił? Crowbar? Aha. A nie. Aha, bo to taka, wie. O kurde. Grzejemy? Dead drop. Ale żałuję, że crowbara nie kupiliśmy, bo byśmy mogli otwierać skrzynki, tak? No nie. A nie wiem właśnie. Jest i crowbar i ladder, oba. Dobra, jest jakiś plan A. Znajdź jakiś wagon, coś tam. A jeszcze plan B jest, jakby co? Nie ma planu B. Nie ma planu B. Czyli jest tylko plan A. Nie wypali to z lipa, wiesz. No. No dobra, to zaczynamy. Myślę, że możemy zacząć. No to zaczynamy misję je. Tak jest. Admiros? Mamy radę. No tak, jestem ready oczywiście. Oczywiście. Od razu na hardzie? Przecież to nie damy rady sobie, pozabijają nas mordercy jedni. O mój Boże, słyszę pociąg, jakieś coś się rozdupcyło. O chyba. Nie, bo my chyba wystawiliśmy w samą porę. Przeprowadzić napad na ten pociąg. O nie, wagony przetrwały. Znaczy, no nie, przetrwały, bo nie, to że miało, mam nadzieję, że przetrwały, no, a nie, że nie przetrwały. No bo tam my zrobiliśmy... I zaczyna się. Co to jest? Granat? Bierzcie rzeczy. Jest crowbar. Yeah. Co to jest? Terminate Past, biorę. Ja wezmę tą paczkę. Dobra. Dobra, to ja wezmę... To wziąłem, nie wiem co wziąłem, to jest zielone takie. Terminate Past. Ej, weźcie go, ogarnijmy. NIE! Ręce do góry! Strzelają do nas. Kto strzeli? Jak się wystraszyłem! Ej, dobrze, że wziąłem sobie karty zamiast tego. Nie wiem. Zamiast granatów. Pierwszy ciuchcie. Pytaj. Chodźmy, biegnijmy. O, ciuchcie, dobra. Otwieramy te pierwsze dwa, może jakoś łatwo otworzyć. Tu jest bomba w pierwszej ciuchci. No właśnie. Ja tam ten ustawiałem, żeby był... Ale gruby jest. Ale gdzie, poczekaj, ustawiliście, że jest bomba, a ja nie widzę tu żadnej bomby, widzę tylko drilla. Chyba, że tu jest. Ej, tu jest. Nie, tu jest drabina. Gdzieś musi być, a drabina jest, fajnie. Macie drabinę? Trzeba ustawić drabinę, nie mamy. Chodź, mam tą zieloną paczkę, co to jest w ogóle za paczkę? Może to jest drabina? Już na mapie było zaznaczone, gdzie jest drabina. Ej, zamontowałem drabinę. O, brawo. Tylko, co a tu jest też drabina. Chodzimy. Zamontował drabinę. Może trzeba było zamontować na dobrym. Zmarnowałeś pewnie. Z góry nie ma jakiegoś wjazdu? Nie widzę. Tak jakby trzeba było drilla zamontować. Dobra, trudno, montujcie tego drilla. Dobra, nikt się nie skapnie. Szybko, zaraz. Dlaczego to muszą być pociągi? Ja nie lubię pociągów. O, policja! Policja tu idzie! Policja! Zamontowałem drilla. Policja już jedzie. Ktoś ma. Dobra, strzelam do niej. Tutaj też, tak? Chyba nie. Ja mam ulepszone apteczki. O, ja mogę zupgrade'ować, ja mam ulepszonego. Ła! Co tu się dzieje? Strzelają we mnie. To, że jestem czołgiem, to nie znaczy, że mogę tak stać w nieskończoność. Co oni tak skaczą? To... Wow. Ej, czemu nie robimy tego na cicho? Powinniśmy to na cicho zrobić. Na cicho? Wysadziliśmy Wysadziłeś pociąg, chłopie. Kurde, pociąg, ty jesteś normalny. No to nie jest na cicho. To nie jest na cicho, ja chcę właśnie na cicho, żebyśmy to wysadzili. Wow. No. Ej, jak nie jest daleko się.
miarę. Wysadzimy go, powiemy, zrób zdrową chłupkę, panie pociągi. Dobra, dobra, chodź, bo jest więcej pociągu. Musimy wszystkie do wszystkich drillach chyba zamontować. Tylko problem jest tak, że szkoda, ej, złóżcie tam tą drabinę. Ile tych pociągów mamy wysadzić? Paweł, złóż tam tą drabinę, bo potrzebujemy tu drabiny chyba. Wiemy, do czego jest drabina. Da się złożyć drabinę, Paweł? Złożyłem. Tak, da się. Bo złożyłeś? Po to, o kurde. Żebyśmy się dostali do tych pociągów, które tu są jakby poza zasięgiem. Dobra, gdzie wam dać? No. Jezus Maria, tu strzelają do mnie. No, tu jest pociąg. Jak mam mało amunicji. O ja. Vladi, do ciebie iść tą drabiną, czy no, co? No, chodź tutaj do mnie szybciej. Dobra. Bieszczady. To ja może będę tego drilla filmował. To są bieszczady, głupcy. A, no to ma sens. No. Kradniemy bieszczady, to teraz już rozumiem, o co chodzi w tej misji. Połóż tutaj, no szybciutko, okay. Panie Pawle, połóż. G. Dobrze. Dobra. I na mnie policja nie zwraca uwagi w ogóle. Dobra, co wchodzisz po mnie? O! O tyle kurde, jakie stalowe drzwi! Ale tutaj też się przyda termite. Termal. Dobrze, dobrze, że mamy termite. Mamy tą militarkę. Drille sobie wiercą. Dobra, i wszystkie pociągi musimy otworzyć. Chodź, dobra. Gnijcie, policjanci! O, gra mi się znów zminimalizowała, jak ja to uwielbiam. Jak ja to kocham! Do końca życia, bo ona was uwielbia chyba, czy coś takiego. Oj. Masakra jakaś. A ja powiem wam, że teraz ten hard jest łatwy. Ej, snajper tu jest! O nie, snajperzy! Fuck, snajperzy tu są! Granatnik! No są. Otwarło się! No przeładuj, gruba się! O chuj, strzelają we mnie snajperzy! Ej, potrzebny mi jest łom, bo się otworzyło już! Biegnę! Ej, nie mogę wyjść stąd! Ej, chuj, snajperzy! Ej, idę do was. Ja nie mam broni, żeby... O, dobrze, już się wystraszyłem. Dobra, otwieram. Czekaj, czy słyszę, gdzieś się drill zepsuł? No właśnie, nie, tu chuj, że się zepsuł, ale on się nie zepsuł, tylko się otworzył już. Hmm. Może się zepsuł? Na co, jest tam coś? Tutaj nie no, brzmi się jakby się zepsuł. Ale jest otwarte, nie? Ale głupie. Ale ta gra ma bugów, więcej niż Who's Your Daddy. No, mnie tam skoczył, gruby jestem. Dobra. No tak, trzeba było. Ej, się ej, puste odpytać, to nie? Wszystko, chłopaki. No puste jakieś takie, Holender, jasne. Nie, poważnie, puściutko. I co było w tej skrzyni? Otworzyłeś ją? Właśnie nic nie było. Nic nie było? Odpowiedni ten. Jakie oszukaństwo. A w tej pierwszej? Co to robi w ogóle? Jen, jak to hałasuje, okropnie. Ej, dawaj crowbar. Biegnę, ale tu mam jeszcze jedno. Widzicie tego SNP-u, bo ja mam shotguna i tak nie za bardzo mam jak. Nie za bardzo. Mówili, że masz granatnik. Ale na snajperów też jest średni. Mam! Jejku, ale biją mnie mocno. Co to ma znaczyć? Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Połowę życia mi zabrali. No jest snajper na drzewie! Chyba. No to załatwcie tego snajpera na drzewie. Nie, nie. Może on ktoś bije tutaj, ja nie wiem mnie skąd. Mnie też strasznie tuleją. Kurde. Z wagonu. O chuj, buldozer! Co? Buldozer. Dobra. Buldozer, jakaś łapka. O chuj, jakaś łapka mi się pojawiła. Kurde, dlaczego w niego nie trafiłem? Przecież to powinno zadziałać. No to za rączka. Zwidzimy mu szybkę. Dobrze. Ej, no co jest? Skąd on we mnie strzelałem? To jest jakieś głupie. Ej, słuchajcie, tu jest jakiś kabel, o co chodzi? Nie wiem, nie mam amunicji, super. Taką sobie broń kupiłem beznadziejną. Na pieprza, no kurde, nie wal się ode mnie. Chowaj się. O kurde. Nie mogę, no cały czas nawalają ze mnie, nie wiem skąd. No ja też, ja się do pociągu schowałem. Dobra, tu jest jakiś koleś. I cały czas, w kółko ktoś mnie bije. Czy możecie zająć się snajperami, bo ja nie mam jak? No, ja na pewno się zająłem. Pistoletem? Nie mam Paweł, to nie uda się. Snajperami, ja nie. Ale trzymam się zająć snajperami, jak nie mam co strzelać. Trafi po prostu. O, dobra, delikatnie chcę zabijać. Muszę się aż po prostu... Wariaty, spokojnie. Tak, ja tu podłączę jakiś chodzę. Jose? No. Ej, Jose? Ja rurę tutaj stawiam. O, widzę, że coś to podłączasz ten wąż. No wiem, ale do czego? No nie jak wiem, to do czego? Do wody! Po prostu po bliskiej studni tutaj woda się skończyła i musimy ją dostarczyć. Nie wiedziałem, że w Bieszczadach zabrakło wody. Ciśnieniem to można rozsadzić wodą. Ej, tak z ciekawości, czemu nikt nie rozstawił amunicji? Ej, to zarąbiste. Bo ja mam medyka. Ej, nie ma drabiny. Dobra, to ja też mam medyka! Przecież ja mam... Rozstawiłem amunicję przecież. Snajpery. No to jest amunicja. Ej, jak można tak się dostać, że nie ma drabiny? Nie wierzę, ile ma drabiny. Snajperów, a ja nie mam czym ich zabić. W ogóle? A, tam jest drabina. Kupek wziąłem tego, shotguna na misję w terenie. Trzeba wziąć snajperkę. Mogłem wziąć. Nie, dobra. No błagam, weźcie, zróbcie coś. Bo ja upgrade'uję, proszę, zajmijcie tych snajperów. Ja zdjąłem niektórych, ale... Łatwo powiedzieć.
Chyba wezmę snajperkę na następny raz. Ja nie zdjąłem żadnego snajpera. Ale oni prawie mnie zdjęli. No wypadł, no. Ja zaupgrade'uję te drilla, żeby były trochę cichsze, bo ja nie lubię jak są strasznie takie głośne. No. Dobry pomysł. A w lesie przyda się trochę spokoju w takiej misji. No, jak to się mówi? Co za głośno, to niezdrowo. Dobra. A co to jest? A tu jest kolejna drabina przy pociągu. Mogę sobie ją wziąć? Mogę chyba. Dobry pomysł. Ała. Weź tutaj drabinkę. No właśnie tą rurę. Ja tą rurę właśnie montuję, tylko drabiny szukałem. Dobrze nam idzie. Tu jest jeszcze jeden ten. Pociąg do odkry. Uwaga, teaser. Patrz jaki twardziel. A tam zbierz. Uuu, no w końcu amunicja. O, ja to rozumiem. Doczekałem się. Pusto de wagon i mamy 3 na 4. Dobra, idźmy. Teraz musimy przepompować. Dobra, wiesz, spokojnie już idę. Włączyć. Ja idę włączyć. Dobra, tak, włączyć? Idziesz? Dobrze. Włączyć. Rozłączyć. Włączam to. Ej, bo tu jest jeszcze jedna ciuchcia taka do otworzenia. To otwieraj, plakusie. Ale potrzeba tu drabinę. Och, tłumacz jak sobie to. zaraz ją dostaniesz. Ja tam miałem drabinę, ale nie podniosła się, nie wiem czemu. Tam się była nie podniesie. Zepsuta drabina. A, może to była zepsuta drabina, faktycznie. Dobra. Pewnie była. Na pewno. Masakra, co to jest? Jakiś Battlefield czy jak? Były dwa kije. No tak, to jest Bieszczady Field! Bieszczady Field. No. Właśnie, to jest dobra. W Bieszczadach po prostu. A. O to chodzi, o to chodzi. Nie wiem gdzie ta drabina była. Gdzieś była, dobra, nieważne! Nieważne, było i nie ma. Drabinę. Lagusie. Okej, okay. Przy czym. Wow. Dozer. Dobra. Poległ. Dobra, co my tu mamy? Tu zera znalazłem. Co strzelasz do plagi? Znikaj stąd, już cię tu nie ma. Znikaj. No i znikaj stąd. O, powalił mnie dozer. No skąd? Taki. Jestem blisko ciebie. Gij! Powaliło? Powaliło? Jest taki dobry? Siema. Już cię podnoszę, no cześć. Granatnik słaby mówisz? Bang, ale też szybko mogę podnosić was, w sekundę. Jestem najlepszym medykiem. Granatnika to jest świetna sali. I znowu ci snajperzy, czy cholera wie kto? Ej, kurde. Tu się ten drillek popsuł gdzieś. Właśnie nie ma żadnego drilla, ale się tłuką tak jakby się zepsuły, nie? Strasznie błąd, wkurzające to jest, bo jest taki hałas. Po prostu się nie da. No bo go upgrade'ował. Nie, ja uciekam stąd, bo mnie denerwują ci śmieszni. Strasznie, nie? Ci śmieszni snajperzy. Flaga za nami starczami jest jeden koleż. Gdybym go upgrade'ował, to byłby ciszej. Jej! Czemu ta gra mi się minimalizuje? Nie rozumiem tego Paydaya, o co mu chodzi? Może bym stwierdzał, że czas najwyższy skończyć. Może nie znaczy, że niego grał. O, snajperzy. Zajdź. Dobra, nie zabiję ich, nie ma szans. Wow. Dobra, tylko dwie amunicji. Bo potrzebujemy też drabinki tutaj kolejne. Bang! Nie no, następnym razem chyba biorę snajperkę i będę tu po prostu snajpił, bo... No. Dobra, ja biegnę po amunicję, bo już skończyło się całkiem. A, ma się skąd mogłem wiedzieć, że kurczę będą snajperzy walić ze wszystkich stron? No ja tu Bladeusz, biedny, z shotgunem biegam i z jakimś tam granatnikiem, a tu mi taką tam forcer, och. W tym lesie jest najgorzej, no normalnie nic nie widać. No, widać, ja ich widzę, ja ich widzę. Mam zaznaczać przeciwniku? Mam zaznaczać. O, dostałem w ogóle... O, też dostałem osiągnięcie, pump it up. Pump it up, to tej Pampira, wody. Pampira. Ej, C4 tam trzeba podłożyć teraz. C4 znowu? Tu potrzebuje C4, panowie. Nic tu nie ma, czemu tu nic nie ma? Drabinę dajcie, drabinę potrzebujemy. Nie. A, drabinę, skąd my drabinę weźmiemy? Admiro, gdzie położyłeś tą drugą drabinę? Gdzie daliście drabinę? No ona gdzieś tam była, w pociągu. Dobrze wiedzieć, świetnie, dobrze wiedzieć właśnie, Admiro. No. Potrzebujemy. To podstawa. No to zaraz ją znajdę, poczekajcie tam. Nie denerwujcie się. Kurde, weźcie snajperów. Ona właśnie była przy tym waszym pociągu. Ja bym chciał, żebym widział snajperów, bo... Paweł, ale pistoletu nie masz? Paweł, ty zdejmij z tych snajperów. No strzelam do niego, tylko wiesz, z karabinka strzelasz bez przybliżenia, tylko przez takie coś. Taki... Też mam bez przybliżenia. Takie małe AK. Takie małe ja w ogóle, ja tylko z pistoletu strzelam. A ja strzelam z shotguna. O. To cię chyba tu była, za tym pociągiem, tak mi się wydaje. Co jest? No snajper mnie powalił. Admiros down. Powalił mnie głupi snajper. Trzeba było z nim pogadać. A może to nie snajper, to może ten. Typo. Uważajcie, bo tam jest ten z szybką. Co? Typek z szybką.
Dobra, no, biegnę do was z drabiną. Umarłem. Niech stracę. O, jak je. Tu umarłem? Umarłem. Macie 10 nie. sekund. 9, 8, 7. O, ktoś mnie podnosi. O, Paweł, no. dzięki. O. Na mnie zawsze liczyć. Ale o, tu jest ta drabina, tu jest ta drabina. Wycofaj. O kurde. Wziąć ją? Może wziąć ją tą drabinę. Tak, tak, weź ją, o, drabina. Tylko wiecie, że potrzebujemy C4, plaga tylko ma C4, plaga. Ja mam C4? No. Wziąłeś tą drabinę? No i co, no nie wiem. W busie złodzieju drabinę. A, dobra, mamy. Ej, zamontuję tą drabinę tutaj. Chodź tu, tam na C4. Tutaj. Okej, dobra. Kończ, na coś się przydamy, ja drabinę. Tutaj. No tu, połóż tu. Ale po co? Tam jest znacznik C4 taki wielki. No, ale musisz podłączyć tam. No. Ja mam C4? No. Jako jedyny masz. A skąd taki pomysł? No nie wiem, skąd masz C4. Ej, bo ja nie mam czym strzelać. Ej, a tutaj udało, musisz otworzyć ten. Ma ktoś ammo bagaż? No przecież tam leży, kurwa. O, schroniłem się za tym. Głuptasku. Głuptasku, musisz... Nie zostało tam coś jeszcze? Amunicja? Jakaś? Jakakolwiek? Dobra, trzeba ich zabić, bo strasznie strzelają dużo i hałas. Dobra, odziłem ostatnie naboje. To jaki był dużo? Hold to place explosives. Nawet nie wiedziałem, że mam C4. Dowiedziałem się od widzów między innymi, że na najwyższym poziomie trudności jest taka ulepszona wersja Bulldozera. I on się nazywa jakiś Skulldozer czy coś takiego. Ło, zrzuciło mnie. Oj, dzięki. Ten. Nie wiedziałem, że... Już się podnoszę, ja szybko podnoszę. Będzie tak silna, że mnie zrzuci. Usiadłeś na C4? No proszę cię. Ale powiem ci, że jestem przynajmniej w środku. I tu jest jak przytulnie dosyć. O, przytulnie mówisz, to trzeba ich no, zabijać czy coś. Przytulnie, tylko jak to wziąć? Co tu się dzieje? Nie wierzę w to. No, powalili mnie. A u mnie to się w ogóle ten. Nie mogę ci podnieść, bo jestem w środku w ogóle. No, to iść po niego. Ten z szybką tu łazi, Bulldozer, czy jak mu tam. O co chodzi, czemu tutaj? Admiros, tam trzymaj się, dobra? Wow. No, macie 6 sekund. 3, 2... Dobra, wiesz co? Czemu położyłeś się obok mnie? Poczekajmy przez chwilę. Zrobi się trochę spokojnie, to do was zaraz przyjdziemy. No macie 5 sekund, macie 5 sekund. O, zabili mnie. Ło, z granatnika. Może gdyby przynajmniej ci snajperzy nie byli tutaj. Brawo, 3 minuty 40 sekund i dopiero się ożywię. Halo, halo. Dobra, podnoszę plagę. Osłaniam. Ja podnoszę plagę, zostaw już. Dobra, to ja go podniosę. Tak, dobra. Ale widzicie, co jesteśmy? Ekipa ratunkowa znowu uderzyła. Znowu uderzyła. Uwaga, nadchodzą. No, macie 3 minuty, zanim tu powrócę. A jak otworzyć to w środku, bo tam w środku tyle krat było. No właśnie, coś w środku jest, coś, jakaś łapka. Może po prostu plaga ty ze swoim łomem, możesz to wziąć. Właśnie może, byłem może, tam, może. Nic się nie udało. Chodźcie do środka, tam jest trochę przytulniej i bezpieczniej. No, trochę. Mówisz? Tylko tak szybciej, bo snajperzy strzelają. O chuj, ile tu jest nagle. O chuj, rzuciłem granat w środku! Taktyczny! Radin, co ty? Taktyczny granat. O, chyba wybuch już, dobra. To nie było tak źle. Ostro pewnie strzelają, muszę powiedzieć. Dobra, jak tutaj ogarnę. No i co tu my mamy? No i co tu zrobić? Co tu mamy w ogóle zrobić? Nie, no to jest pusty wagon po prostu. Otworzyliśmy go na marne i tyle. Take the loot. Tu nie ma żadnej opcji. Nie no, macie zaznaczone. A, na górze? Nie, no, coś tu jest. Macie zaznaczone, 4 metry. Musi coś to przebić, panie Plagusie. To ja. Właśnie nie czuję, o co chodzi do końca. Take the loot. Debij się przez to. Musisz paść, żeby nas nauczył. Musisz to tak uderzać. Oj, to się przebijesz w końcu. No, nożem. Ja bym proponował, żebyście skakali po tym, to może się zarwie. No właśnie, może nożem to złapieć. Poważnie, nie ma opcji otwierania u mnie żadnej. Ewentualnie przetnijcie te kratki i tyle. Może taktyczny granat rozwiąże tutaj sytuację. To? Żartuję sobie. A może po prostu nie możecie tego ukończyć beze mnie? Nie, taktyczny granat nie rozwiązał tutaj. Nie dało rady. Ciekawe, no trzeba się jakoś tu przebić, co nie? 10-8. Ciekawa sprawa, muszę przyznać. To bardzo było, ciekawe. Mam. To? Co zrobiłeś? Schyliłem się i się udało. Macie, rzucam wam. No, musicie to zebrać. Rzucam wam. O, no, udało ci się. Widzisz? Ile tego tu jest, o kurde. Sporo tego trzeba wynieść. Dobra. Każdy Bombard? Część bomby niosę? Serio? Tak. Bo no, musisz być, Paweł, bardzo ostrożny. Tarcza. No, bo wiesz, jakie są teraz... Wiesz, jakie granikasy nastały, panie Pawle. Teraz właśnie bomby to... Budowanie bomb to bomba. Panie, dobra, okej. Okay. Jacie. Ale ładny, fajny ten shotgun jest tam. Panikująca dziewczynka po prostu. Ja nie wiem. Strzelaj. Idziemy dalej, chodźcie, trzeba to zanieść. Gdzie z tym idziemy? Na kurtki. Ej, nie mam w ogóle amunicji. Ale ja nie wziął swojej porcji. No ale bo mnie nie ma!
Pójdziemy dwa razy. Nie ochroniliście medyka! Co z was za koledzy? Medyka się chroni! Jakiegoś helikoptera zamówić? A no właśnie. Idzie jak mrówków, wiecie? Tak, tak, helikopter. Panie Plago, czemu nie zamówiłeś helikoptera, tylko jakąś rzutkę? Zamówiłem oczywiście, tylko go nie ma. No, to zauważyłem. Może on tam właśnie leci. Najgorzej z tymi snajperami, po prostu doprowadzają mnie do szwedzkiej pasji! Ehe. A otworzyłeś tą skrzynkę? A otworzyłeś na czwarte. Ja pierdzielę masakrę. Gdzie oni są? Naprawdę aż tak daleko w góry każesz nam iść, Plagusie? Tak, może ten helikopter to nie był dobry pomysł. No, bo on nie może wylądować w lesie, ja mam wrażenie, że jestem nieśmiertelny, nie? Aha, ja... Dobra, ej, chcecie mi powiedzieć, że ja mam wziąć swoją paczkę i teraz tam biec? Tak. Między tymi wszystkimi? To we mnie wali, ja żyję. No, no świetnie. Tak jak my, dasz sobie radę. Jasne, ja wszystkich ściągnęliście na mnie. Ja nie ukradną naszą paczkę nigdy. O kurde, niespodzianka. Niespodzianka, no. O kurde. No jak do mnie wali ktoś? Jeden i jestem. Masz mi dzisiaj zrespnie w nie. U nas jest raz, przy nas. Ej, dobra, wiecie co? No, fajnie, o. Dobra, uważajcie, bo się tu na linkach spuszczają na was. Spuszczają się? O nie! No. Spuszczają się? Nie to. Uważajcie. Paweł się już obudził. Znajdę no. Jest po drugiej stronie. Paweł żałuje, że go tu nie ma. Idę. No, ja mam nie mogę wszystko iść. Skrzyneczka dostarczona. Człowiek czołg. Musimy dostarczyć jeszcze pozostałą jedną. No, to ja pójdę z wami. Z powrotem. O, 500 hajsu, nawet dobrze, jak na hardzik. Bardzo spoko. Dobrze, możemy iść. Idę. Powodzenia, Paweł, dasz sobie radę. Kurde, ale powoli biegnę. O chuj, ale ostrzał. No, strasznie ich tam dużo jest. No co jest z tą grą? Czemu ona się minimalizuje, jak ja tego nie znoszę? Może nie możesz ten, może naciskać sobie po prostu. Nic nie naciskam, gram sobie po prostu. Dobra, bierzemy amunicję. Orient, Paweł, bo tam latują do ciebie. No, cały czas. Spokojnie. Cały czas. Laj, no lajcie, spoko. No tu trzeba ich zabić i już. Dobra, idę już tam, powoli. Wow, flashbang mi tu rzucili. Dobra, wbijamy tu szybko. Gdzie jesteś? Gdzie? Skąd? Jak? Biegamy na dół. Tu jest ich za dużo. O, dla mnie nie ma takiego czegoś takiego jak za dużo. Dla mnie jest tylko stanowczo za mało i za spokojnie. Za spokojnie mówisz? No. Dla mnie to jest po prostu spokój w lesie. I opanowanie. No. Taka wiesz, przejażdżka taka powolna, leśny nie? Spokój i leśne opanowanie. Ło, wow, dozer mi wybiegł, ale mam nie fart. Mam nie fart. No, nie fart troszeczkę. Biegnę sobie, o, szukam przybuch, a tu dozer. Na szczęście dla Bladeusza to żaden problem, ponieważ jestem heada. Tankiem. To jest, skąd on jest? Ej, Drilly się zepsuł, bo go słyszę. No, czas. On tak całe zadanie jest zepsuty, także luz. Dobra. Mam torbę, ale u nas ciężko, najcięższa chyba ze wszystkich torek. Ja miałem też bardzo ciężką właśnie taką. Mamy elementy bomby, no to wiesz. Dobra, Admiral, weź ty jesteś odpowiedzialny za tę torbę, więc tak? Od kiedy to medyk jest odpowiedzialny za torby? No, proszę cię, Bladi. Masz medyk baga? No właśnie. O, fuck. Dobra, w dupie mam tą torbę, wyrzucam ją. O, daj, bierzcie ją sobie. Admiral. Nie mogę ci dać medyk baga. Apteczkę. Teraz chcesz apteczkę? Poczekaj. Panie Paweł, ostanie mi wszystko. Masz, tutaj jest apteczka. Ja tutaj robię drogę właśnie. Aczkolwiek to nie jest proste. Bo tam chodzi ten koleś taki gruby. Gdzie gruba schodzi? Tam chodzi kawałek dalej. Nie widzę go. To teraz go zobaczy. Czekaj. Bo tam ukryty jest w tych w zaroślach. W krzakach się ukrył. Krzakach. Taki przebiegły. O nie! Poczeniec taki jeden. Twardziel? Co ej, się stało? Gdzie? Tak, a wziąłeś to, dobrze. Wziąłem, macie? Nie, bo ja musiałem ją rzucić, żeby rzucić tego medic baga. A, i tak mówię, to mówię, co się dzieje, mogę biegać, jakiś silniejszy się zrobiłem. A nie, nie wziąłem torby. Medic baga, dlatego że nie się chce. No, już taki w strachu. No ale poczekajcie na mnie. Nie mogę wejść na górę. Biorę pistolet. Chodzimy tu. Chodzimy, ale tak jest. Spokój, nie? Jak o chuj, buldożer. Spokój. Uwaga, uwaga, tarcza lewa. Buldożer? Bloody. Dobra, buldożer też. Jak to się mówi... Granatnik zawsze... O kurde, amunicja mi się skończyła. Chyba sobie rozłożę gdzieś tutaj może. Mam shotguna, oni się wywracają. Nie widzę, żeby się wywracali. Pęk, o, jest, dobra, wywrócił się już. O, kolejny starczy. Uwaga, tarcze. Spoko, ja mam shotguna. Nie mają szans. Właśnie, ja też mam shotguna i powiem wam, że SHOTGUN! To jest taka broń, która lecy, mnie... Lecy, lecy, ej, ej, lecy, zróbcie!
Paweł, poradzisz. Dobra, tam plecy! Jakbyś się odwrócił i zabił tarczownika, to byłoby mi łatwiej, wiesz? Tej kamo! Szybko, o tu była amunicja, ja sobie rozłożyłem własną. Dobra, trudno. Poszła? Dobra, i co teraz? I poleciało! No i to jest koniec. Myślisz? Nie, patrz. O chuj. O, ucieczka? Escape wyryw, mówię? Zamiast zamówić helikopter, no to właśnie. Ej, wziąłem coś z helikopterem. I nie zadziałało. No to trzeba było pewnie flarem urzucić, żeby widział gdzie. No właśnie, bo pewnie flarem urzuciłeś. Wzięliśmy helikopter, a nie wzięliśmy pilota i może to jest... Helikopter sobie stoi teraz dalej tam. Pilot był mało zdolny po prostu. Po prostu. No, to ma sens. A to 2 miliony zarobiliśmy? No, w sumie jest wychali się nawet. No, 450. No. I tym akcentem kończymy elegancko. A karty? A karty? A karty, no. Karty, właśnie. To jest to najważniejsze. 136 tysięcy expa, patrzcie. 140. Na poziomie 150. Hard. Pamiętajcie, że to jest hard. A to już wolno levele lecą. By, to nie jest już takie fajne. Nawet levela nie dostałem za to. No cóż, nie jest tak. To nie dostałeś. No. Teraz już wolno lecą levele. Dobra, wybieram kartę numer 3. Dobra. Ja to środek zawsze. A ja środkowo. Środkowa zawsze najlepsza. Patrz. Hajsik! O, maskę do Flagus. Co to, kolor różowy? Serio? No, jesteś biało-różowy. Tak jak twoja maska. Żeby ją przemalować na taki sam kolor. Możesz sobie teraz zabarwić, bez żadnego problemu. To kolor. Na różowo ją sobie przebarwić. Dobra, i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Elo, elo! Elo!